Czy wiedziałem coś o gruźlicy, zanim na nią zachorowałem? Wiedziałem niewiele. Coś mi świtało, że w przeszłości umarło na nią wielu ludzi. Miałem chyba 17 lat, kiedy zaczęły się u mnie pojawiać objawy gruźlicy. Nie wiedziałem nawet, co to jest gruźlica, zanim na nią nie zachorowałem. Z moją gruźlicą było tak, że zachorowałam w wieku 54 lat, ale chorowałam też na gruźlicę w wieku 14 lat. Miałam gruźlicę płuc. Powiedziano mi, że mam zapalenie opon mózgowodzeniowych, a po 2 miesiącach dowiedziałam się, że to jest gruźlica opon mózgowodzeniowych. Nie wiedziałam o istnieniu tej gruźlicy. Nie wiedziałam o gruźlicy nerek, o niczym. Nie wiedziałam, że jest tak wiele różnych postaci gruźlicy. Kiedy powiedziano mi, że mam gruźlicę nerek, zapytałam, co będzie dalej. Powiedzieli, że to można wyleczyć. No więc nie wpadłam w panikę i nie myślałam, że umrę albo coś takiego. Po prostu pogodziłam się z tym. Jeśli masz pecha i do twoich płuc dostała się bakteria gruźlicy, są 3 możliwości. Po pierwsze, twój układ odpornościowy może ją usunąć. Twój układ odpornościowy może być silny i po prostu wyeliminować bakterie. Po drugie, twój układ odpornościowy może ograniczyć wzrost bakterii. Stajesz się nosicielem gruźlicy. Nie masz objawów gruźlicy, nie jesteś chory na gruźlicę, ale jesteś zarażony i możesz pozostać zarażony do końca życia. W pewnych przypadkach gruźlica może się rozwijać po wielu latach. Ale może się również zdarzyć, że zachorujesz na gruźlicę wkrótce po zarażeniu. Jest to szczególnie częste u małych dzieci i u osób z osłabionym układem odpornościowym. Moje własne życie było nieco nieuporządkowane. Nie siedziałem w domu, miałem problemy z przystosowaniem się, nie jadłem, spałem poza domem i dużo piłem. To wszystko osłabiło mój układ odpornościowy i przyczyniło się do choroby. Gruźlica częściej występuje wśród bezdomnych, ponieważ mają oni osłabiony układ odpornościowy, więc prawdopodobieństwo zachorowania jest większe. Ponieważ bezdomni często przebywają razem, w ograniczonej przestrzeni, łatwiej zarażają innych. Ale choroba znacznie częściej występuje u osób, które przyjeżdżają z krajów, gdzie gruźlica nadal jest powszechna, a także u tych mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy są bardziej narażeni na kontakty z gruźlicą. Ale każdy może zarazić się gruźlicą. Gruźlica nie rozróżnia koloru skóry, klasy społecznej, rasy ani wyznania. Moja pielęgniarka powiedziała, że najprawdopodobniej przyczyną był stres, ponieważ stres wpływa na układ odpornościowy. To właśnie mnie spotkało. Kaszlałem od 3 lub 4 miesięcy. Kaszel był coraz gorszy. A potem pojawiły się zimne poty. Zacząłem być bardzo ospały i pamiętam, że traciłem oddech nawet po przejściu ulicą. Było mi coraz trudniej oddychać. I wiedziałem, że coś jest nie tak. Nocne pocenie wyglądało początkowo jak zwykłe poty, które mogą wystąpić nocą. Po paru miesiącach doszło do stanu, gdy trzeba było codziennie zmieniać prześcieradła, ponieważ z nich kapało. Co dziwne, nawet po tym wszystkim, po nocnym poceniu i tak dalej, nie zdawałem sobie sprawy, że coś jest źle, ponieważ nigdy nie słyszałem o gruźlicy. Pierwszym objawem mojej postaci gruźlicy powinny być plamy na skórze. Nic takiego nie miałam, tylko bóle głowy. Tak więc objawy będą całkowicie zależeć od tego, który narząd jest zajęty chorobą. Najbardziej typowymi objawami gruźlicy płuc są kaszel, utrata masy ciała, nocne pocenie, gorączka i ogólne poczucie zmęczenia. Niektórzy pacjenci odczuwają również dosyć silne bóle w klatce piersiowej, ale gdy masz gruźlicę nerek albo gruźlicę kości, kręgosłupa, mózgu, objawy mogą być całkowicie różne. Te postaci gruźlicy nie są zakaźne. Zakaźna jest tylko gruźlica płuc. Wydaje mi się, że objawy mogą być całkiem różne, ale cokolwiek to jest, kaszel, nocne pocenie, bóle w klatce piersiowej lub gdziekolwiek indziej, po prostu idź do lekarza i poproś o zbadanie. Taką informację chciałabym przekazać. Jeśli odczuwasz któryś z tych objawów, musisz natychmiast zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego, ponieważ pozytywną cechą gruźlicy jest jej całkowita uleczalność.
ale musisz leczyć się tak długo, aż lekarz uzna, że możesz przestać. Jeśli masz zakaźną postać gruźlicy, kolejną zaletą leczenia jest to, że zwykle po 2 tygodniach przestajesz zarażać. Tak więc faktycznie przestajesz przekazywać gruźlicę na przykład tym, z którymi mieszkasz. Leczenie jest oczywiście znacznie lepsze niż 40 lat temu, kiedy pierwszy raz zachorowałam na gruźlicę. Zasadnicza różnica polega na tym, że leczenie w większości przypadków odbywa się w domu. O ile wiem, niektórzy pacjenci muszą być w szpitalu przez kilka pierwszych tygodni, kiedy są zakaźni, ale to trwa bardzo krótko. Jeśli o mnie chodzi, całe leczenie byłam w domu. Ciągle powtarzali, nie zapomnij wziąć lekarstwa, nie zapomnij wziąć lekarstwa. Kładziono na to wielki nacisk. Nie wiedziałem wtedy, dlaczego to jest takie ważne. Oczywiście zamierzałem brać lekarstwa. Kiedy zaczniesz leczenie, bardzo szybko poczujesz się lepiej i pojawi się pokusa, żeby je przerwać. Ale nie rób tego, ponieważ przerwane leczenie może prowadzić do 3 rzeczy. Po pierwsze, gruźlica nie zniknie, lecz pozostanie w twoim ciele. Po drugie, możesz znów zacząć zarażać, przekazując chorobę innym. I po trzecie, gruźlica może stać się oporna na leki, które przyjmujesz. Byłam na antybiotykach łącznie przez 6 miesięcy. Trudno mi było brać lekarstwa. Nie lubię przyjmować żadnych tabletek. Kilka razy myślałam, dzisiaj ich nie wezmę. Ale potem patrzyłam na moje dzieci i myślałam, nie, muszę brać, ponieważ lekarze powiedzieli, że jeśli nie przyjmę wszystkich lekarstw, wzrośnie ryzyko, że nie zostanę wyleczona i gruźlica nie zniknie. Musiałem codziennie przyjmować przynajmniej 16-17 tabletek. Ułatwieniem było to, że zostałem włączony do zespołu nazywanego Znajdź i lecz. Byłem pod tak zwaną bezpośrednią obserwacją. Dostawałem tabletki i przyjmowałem je w czyjejś obecności. Ważne są 2 sprawy: właściwe leczenie i właściwe wsparcie. Na przykład, jeśli pojawią się skutki uboczne gruźlicy, zadaniem pielęgniarki środowiskowej jest pomóc ci przez nie przejść. Jeżeli angielski nie jest twoim językiem ojczystym, zapewniamy ci wsparcie tłumacza i wspólnie zorganizujemy wszystko w taki sposób, aby pomóc ci zakończyć leczenie. Po chorobie straciłam pamięć, straciłam wzrok i nie mogłam chodzić. Fizykoterapeuta przychodził na wizyty domowe i wykonywał zabiegi. Potem przychodził specjalista od terapii zajęciowej. W domu pojawił się na kontrolę dietetyk, żeby mi pokazać, co powinnam jeść i sprawdzić, dlaczego tak szybko tracę wagę. Narodowa Służba Zdrowia bardzo mi pomogła, naprawdę. Nie mogę narzekać. Kiedy skończyłam przyjmować lekarstwa, rozpoczął się proces odbudowy i powrotu do normalności. Myślę, że ponowne przystosowanie się i całkowity powrót do normalnego życia trochę trwa. Przy mojej gruźlicy doszedłem do stanu bardzo krytycznego, ponieważ miałem zapadnięte płuco i tak dalej. Wróciłem z takiego stanu i prowadzę teraz bardzo zdrowy tryb życia. Mogę biegać i uprawiać każdy rodzaj sportu, jaki chcę. Jest to przykład na to, że jeżeli bierzesz lekarstwa i poddajesz się wszystkim etapom leczenia, jakie zalecają ci lekarze, możesz wyzdrowieć. Czasami poprawa zajmuje więcej czasu. Stan niektórych pacjentów polepsza się w ciągu 6 miesięcy. W moim przypadku trwało to 1,5 roku. Gdy tylko przestali podawać mi leki, znaczyło to, że moja gruźlica jest wyleczona. Nie potrzebowałam więcej tych leków. Nie bój się, jeżeli ostatecznie zdiagnozują u ciebie gruźlicę. Można ją wyleczyć. Mnie wyleczono i znowu jestem w kursie. Wiecie co, człowiek nie zaraża się, bo jest biedny. Nie zaraża się z żadnej innej przyczyny, ale tylko dlatego, że tak mu się przytrafiło. Takie jest życie. I najważniejsze, że to się da wyleczyć. Ponieważ wielu ludzi uważa, że od tego się umiera, tak po prostu.
ale oczywiście się nie umiera. Ja nadal tu jestem. Nie bójcie się i nie ukrywajcie przed ludźmi, że macie gruźlicę. To nie jest jakaś choroba, o której nie da się rozmawiać. A poza tym można ją wyleczyć.